Yes sir, witam, witam, witam Polaków. Głupio mi włączać kamerę, bo obstawiałem 3-0, tak? 3-0 chyba mówiłem. Witam Wielką Polskę, niezwyciężoną. Jest jak jest, panowie, nie ma co się zbytnio przejmować. Myślę, że możemy się pomału przyzwyczajać, wręcz cofamy się do czasów 2009 roku, gdy legendy takie jak Franciszek Smuda czy Fornalik reprezentowały nasze barwy. Teraz papszun na baraże! Dawać papszuna teraz! Ja generalnie jestem za tym, żeby Polski Związek Piłki Nożnej w tym samym momencie zatrudniał po prostu dwóch selekcjonerów. W momencie jakby pierwsza połowa nawet nie poszła, to w drugiej robimy podmiankę. Yo Haskiel, siemanko! 50 minut Food Champions paka za 100k! Ej! No i to jest to, czego potrzebowałem. Yo. Jakie nagrody tu mają dla mnie, co jest? Dobra, KDB da nam szczęście? KDB, please. 84+, za 50 zwycięstw. Fuchamps, licząc kwalifikacje oczywiście. Jakaś karta eventowa chyba do mnie nie wychodzi? Germany? Toni Kroos z podwójnym walkoutem? Please, please, że podwójny walkout. Please, please, please. Wow, ale smród, Darwin Nunes, ja pitole, czwarta karta w paczce za 100k ma 80 overalla już, co jest? Totalny burdel. Miałem głosować? No pytasz, jakbym był jakiś nieudolny, jak miałem nie iść głosować? Ludzie, którzy nie chodzą głosować, to nie wiem, powinni chyba tracić obywatelstwo na 3 lata. Jest ekipa gotowa? Jest gotowa, dobra. Naprzód, naprzód moi dżentelmeni. Nie będzie 20-0 bez okularków. Banner reklamowy na tych strojach. O kurna, Rodman, Swanson. I kto? Rodman? A, i Morgan. Jest kumałem, której nie wymieniłem. Mówisz, że okularki trzeba założyć? O tej godzinie w sumie do kompika aż by się przydało, nie? Co ja tu nie oślep? Dobra, jestem już 5 lat starszy? 20 IQ mądrzejszy? Chyba tak. Jakbyś grał kobietą, to dam unsubskrypcję. Unsubskrypcję, jakbyś miał kobietę w składzie. Absolutna tragedia, ale oglądając drugą połowę, tak pierwsze 17 minut miałem serio nadzieję, że chłopakom wreszcie chce się grać w futbol, nie? Wreszcie mają zobowiązanie, żeby zagrać dobre spotkanie. No ale niestety, potem było tak około 47 dośrodkowań z rzędu do końca meczu i no jakimś tam niestety sposobem żadna główka nie wpadła. A szkoda, bo plan był sam niesamowity, no naprawdę na ten mecz. Wrzutka, wrzutka, może wrzutka jeszcze jakaś. I po presie. Jak ja mam stroje? Nie wiem stary, oprócz tego, że są z McDonalda, to nie wiem. A, z tymi winami pewnie, okej. Okay. Nie pamiętam co mówiłem. Mbappé. Cavagari. Dzięki wielkie, gracie z Espressum Traum na ważnych turniejach. Myślę, że dużo przychodzi z doświadczeniem, a dwa to no, przerobiłem chyba z 8 miesięcy indywidualnie z psychologiem z 4 lata temu. Ja grałem w Alsen i w Apodzi rok temu i mam cały czas. Mam cały czas te pliki zapisane na kompie i jak czegoś potrzebuję, to sobie wracam do tego, nie? Co mi pomaga, co mi przeszkadza na bani i myślę, że to sporo, sporo dodaje, no. Nawet nie tylko w samej grze, tylko też na co dzień. Legia Warszawa naszym ostatnim rywalem. Tonali, Bonmati, Kolomuani, Osimhen. Bardzo dobry skład, ale bez szału, prawda? Tu idziemy po back to back 20-0. Donnarumma do rady na dwóch zgrania? Na pewno. Lepiej grać Donnarumma na dwóch kęba niż jakimś osiołkiem na trzech. Pen? Tylko, żeby się nie włączył. O nie, jesteśmy w tarapatach, czy nie? Chyba nie, może nie? Legendą naszej drużyny. Brawo Dirk, brawo Dirk! Uuu, Dirk, strzela, odbiera. Trzeba chcieć więcej od tego gościa. Golazo, Mbappé. Lecimy z nagrodami, amigos. Dzięki wielkie za obecność na kolejnym weekendzie. Na wspólnym giercowaniu ligi weekendowej, czysta przyjemność. Let's go! Event trwa. Nazwy nie zapamiętam nigdy, ale może nas udobroci jakaś ciekawa karta czerwono-bordowa? Lautaro Martinez? 87. Okej, okay. Overall tak zwany. Next, next, next! Coś czerwonego, brachu! Sauberbrunn? Za każdym razem jest Sauberbrunn. Last one. Brachu, nie zawieź mnie. Okej, okay, legenda, Rabiot. Ale wiesz, chciałem wziąć Tchouaméniego. Tak prezentują się piki, 20-0. Pytanie, czy było warto? Oczywiście, oczywiście, brawo. Co my tu mamy? 5 paczek? 125k? No, kurczę, ten opening na Fiapońcy byłby warty, no tak szczerze? 400 jak nic. Coś pięknego, że to jest za Fred, tylko fajnie jeszcze jakby dawali cokolwiek sensownego. Arsenal Londyn. Ile ona ma overalla, że to jest mój... Okej. Okay. Zinsberger. Nie, Zinsberger.
Myślę, że wystarczająco zrobiliśmy na te full champs. Hands on your knee. One more. Please, coś eventowego. Hiszpania na CDM? Rodri w takim 2-4-u byłby fajny, bo ma zajebistą ocenę ogólną, ale to nie jest double Rodri, to jest pojedynczy Rodri. Tak. Cieszyłem warkoczyka, mega dziwnie, ale sympatycznie prawo. Lubię takie czarodziejskie klimaty. Co w środku? Summer, który się ma okautu, jak to dziwnie prezentuje się. 35k kosztuje taka ocena ogólna. Fajnie. Bo wreszcie są jakieś sensowne SBC-ki. Będzie Mohamed Salah. Stary, dziękuję ci, że tak mi dobrze życzysz. Jest jak Jimmy Butler. Musi być odstawka na dzień zdjęciowy tak zwany. Następnie to coś wymyślimy. Albo też szybaka za 5 dych była. Nie wiem, czy to jest za FC, ale chyba tak. Jest Francja. Jest potencjał? To jest kobieta, czy kto to jest? Benjamin Pavard. Ja pierdziele, ostatnio o kim pomyślałem, to jest Benjamin Pavard. Ostatnio o kim pomyślałem. God damn it. Mandy był w duplikatach? Chyba nie. Timo Pukki, ale miał wejść do Premier League, co? Ile to było? 3 lata temu? 4 może? Gość co ładował bramkę do sezonu, myślałem, że nowy Jamie Vardy powstaje. Wtedy trochę się historia gorzej potoczyła. Dobra, go next. Gorzej jak tydzień... Tak szczerze, jestem zadowolony, bo wiem, że gorzej jak tydzień temu nie będzie. Tu było tydzień temu 5x85. 5x85. Zacznijmy od tego, więc tym razem. Coś jest. No! Znowu ta kobieta. A, czyli jest double, tak? Jest, okej. Okay. Tak. Bro. Andre Tande, no nie. Masz opę, Dante. Haaland był tydzień temu, tym razem nam nie dali niestety. Dante, który ma już 48 lat na oko. Okej, fajne overale tak szczerze. Dante 20k. Eckerberg 30k, 35? Przyjemnie bardzo. 8-8k, dwie dychy. Modryć pewnie co, dyszkę mniej. I Kobel tak samo. Mega przyjemnie to wychodzi końcowo, nie ma co gadać. Szkoda tylko, że... No jakieś takie nazwisko, jakby jeszcze takie dali porządne. Nic więcej nie potrzebujemy, brachu, w dniu dzisiejszym. Last, paczuszka za FC. Jedziemy, brachu. 87 plus X2. Co tym razem? Coś specjalnego, to się nie świeci. SOS. Bernardo Silva. Jako pierwszy pan piłkarz. Nie. To nie jest dobra rzecz. To jest Victor Osimhen. 23k. 25k. Kiszka, powiem szczerze, kiszka. Jest pomylona na koncie, no chociaż będziemy mieć na tego Sona, prawda? Ale prócz tego, no to niestety, nie zarobiliśmy tych milionów.